Jedan od odgovora na to pitanje kako napraviti dobar film, do njega sam došao zahvaljujući lošim filmovima. Do tego jak robi dobre filmy, doszedł robiąc złe filmy. Upoređivao sam filmove koji su snimljeni na osnovu literature Dostojevskog i njegovu literaturu. Upoređivao sam. Znači, filmy Dostojewskiego i filmy oparte na literaturze Dostojewskiego pomogły mi w tym. Ne. Upoređivao sam filmove koji su snimljeni na osnovu literature Dostojevskog i literaturu Dostojevskog. Że porównywał filmy, znaczy literaturę Dostojewskiego i filmy, które są zrobione na podstawie tych książek. I pytał sam się, zašto su 90% tych filmów loši. I pytał siebie sam, dlaczego 90% tych filmów to są złe filmy. Profesor su govorili, to je zato što se vrlo teško savršena literatura prevodi na jezik filma. Profesorowie tłumaczyli, że dlatego, że taka literatura bardzo źle się przeczuwa na język filmu. A ja myślę, że to było z dwóch drugich historii. Ale Emir myśli, że mają teorię, że to było z powodu innych. Zatoż to način na koji się film izražava, moderny film, jest potpuno drugči od onog kako to radi literatura. Problem może być w tym, że język współczesnego filmu jest zupełnie inny niż język literatury. Ale jest sigurno jedno, da u savremenom, pošto je film sredstvo komunikacije. Przede wszystkim film jest środkiem komunikacji. Mladi reditelj ne smije da napravi grešku i da pomisli kako je današnji čovjek onaj koji ima dubinu Raskolnikova ili koji sadrži one elemente koje je Dostojevski opisivao prije 120 godina. Mladi reditelj ne smije da napravi grešku i da pomisli kako je današnji čovjek onaj koji ima dubinu Raskolnikova może mieć głębię Raskolnikowa albo innych bohaterów, o których pisał Dostojewski. Jak się uzmą obzir i filmowi Kieślowskog, możemy da ich rozłożymy na bardzo sličnym principu. Podobnie możemy opowiedzieć o filmach Kieślowskiego. Od izbora teme do načina na koji realizowali jego film. Od momentu wybrania tematu do poprzez realizację. On rozwija swoje sceny, rozwijajući do savršenstva upravo psihologiju svake od tih situacija. On rozvija to v taki sposob, že každa situacija iz njega opisivana ima svoju psihologiju. I svom junaku ne zadaje težinu koja nije potrebna. I jego bohateri nije zadavljeni v situacijah, koje nije su potrebne. Če bil pan pod vplivom, jak duže to bil vplyv, ježeli bil filmu Petrovića, a spotkałem jeszcze Szczęśliwych Cyganów, o to jaki był pana stosunek do tragicznego w sumie losu aktora, który odegrał główną rolę i czy pan przyjmie ode mnie zwiat. To było bardzo tragiczne życie i trwało tyle, ile musiało trwać. Na żalost, to są ta ciężka wremena u slomu Jugosławii. To były te ciężkie czasy rozpadu Jugosławii. Gdje su na postojeće mane uvedene i nove. V kterých na te vade, te buende, které byly, nakladalo se nova. On nije mogao, on se ubio zbog depresije. On byl prosto měl depresii i z tego povodu plný samovolstva. I zbog toga, što je u stvari uzimao heroin. I dlatego, že bral tež heroina. A już pytanie, skupia się Beria? Dali to je bila neka inspiracija? Ja sam napravio 10 filmova i... Zrobiłem 10 filmów. Dva su o Cyganima. A dva sam o Cygana. Ale nisu morali da bude o Cygana. Ale nije bilo to konječno. Tu postoje jedan stereotip o mojim filmovima, da sam ja ciganski režiser. Tutaj jest mowa o jakim stereotypie, že ja jestem režiserem cygańskim. Što u stvari nije tačno. A to nie jest prawda. Ale mnie to nie smyta. Ale to mi nie przeszkadza. Ale wizualnie nawet wydawało mi się, że ten film Petrovića, akurat ten, że mógł wpłynąć. To jest był wielki film, to jest wielki film. To był bardzo, bardzo dobry film, to jest wielki film. To jest wierowatno jeden z najbliższych filmów, jak z nim. To jest jeden z najlepszych filmów już w momencie, kiedy, był nagrywany, kręcony. I to je bio naravno inspiracija kao i svi dobri filmovi.
i był inspiracją tak jak każdy drugi dobry film. Ale ja moram da kažem da su na mene više utjecali Tarkovski i Fellini nego Aleksandar Petrović. Ale bardziej Tarkovski i Fellini byli moimi inspiracjami niż Petrović. Czy jest możliwość, przypuszczam, załóżmy, nakręcenia filmu przez pana w Polsce po Polakach? To jest pierwsze pytanie. Znaczy, on jest rekord. Bi. Ja myślę, że bi. Ja myślę, że bym mógł zasnimić w ogóle. Tak, jest to możliwe. Zato što mi imamo te slavenske zajedničke crte koje su vrlo vidljive. Mamy wspólne słowiańskie cechy, które są bardzo widoczne. Kad se uzme u obzir recimo ta jako osjećanje koje se dobilo od ovog, kako se zove, ovaj, iz Pepeo Dijamant Cibulski. Kad pogledate junaka Cibulskog, to je taj junak je mogao u Srbiji da bude skoro isti. Jak się patrzy na rolę Cibulskiego u Wajdy, to widać, znaczy taki bohater mógł być też w serbskim kinie. Drugie su mu koordynaty, w drugom prostoru se kreće, ale vrlo sličan impuls. Wprawdzie idzie w trochę innym kierunku, ale to jest ten sam słowiański impuls. Kad se pogledaju filmowi Kiślowskog, u stvari i tu se još bolje vidi da je to vrlo sličan ambijent. Jak się ogląda filmy Kiślowskiego, to jeszcze bardziej widać, że to jest wspólne korzenie. Tako da bi mogło, zašto ne? Pewnie bym mógł. Kao što recimo ne bi mogao u Danskoj. A na przykład Dani bym nie mógł.